Zmiany dotyczą m.in. zwolnienia dla rodzin z wieloma dziećmi, czyli ulgi 4+. Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85 528 zł rocznie. Jak doliczymy dodatkowo zwiększoną kwotę wolną 30 tysięcy w tym roku, to praktycznie ta grupa osób do kwoty 115 528 dochodów w ciągu roku nie będą płacić podatku. Oprócz tej ulgi dla rodziców czwórki lub więcej dzieci doszły dwie nowe też ulgi. To zwolnienie działa podobnie, jeżeli chodzi o rozliczenie. Do kwoty 85 528 dochód jest zwolniony. Kolejna ulga obejmie osoby, które przed 2022 rokiem mieszkały poza granicami naszego kraju i przeniosły swoje miejsce zamieszkania do Polski. Z tym, że to miejsce zamieszkania, ten okres zamieszkiwania poza terytorium Polski musiał być co najmniej 3-letni. I takie osoby przez 4 kolejne lata, poczynając od roku, kiedy się przeprowadziły, albo od następnego, również im przysługuje tak zwana ulga na powrót i kwota dochodu do 85 528 jest zwolniona od podatku. Nową ulgę przewidziano także dla emerytów, którzy pomimo nabycia uprawnień emerytalnych nie pobierają świadczeń i kontynuują pracę zawodową. Dochody uzyskane z tej pracy również są zwolnione do kwoty 85 528. W zakresie ulgi dla dzieci jest jeszcze jedna zmiana. Ona może być dla niektórych rodziców dosyć istotna. Chodzi o dzieci, które są już dorosłe i uczą się. Takie dzieci do zeszłego roku nie przysługiwała ulga na nie, o ile zarobiły więcej niż 3089 zł w trakcie roku. Teraz ten limit został znacznie zwiększony i jest to 12-krotność renty socjalnej, miesięcznej renty socjalnej według przepisów, które obowiązywały w grudniu danego roku podatkowego. Na ten rok jest to zamiast 3089 zł 16 061 zł i 28 groszy. Zmianie w tym roku uległa także kwota wolna od podatku z 8 tysięcy do 30 tysięcy zł. Więc do kwoty 30 tysięcy nie płacimy podatku. Są to zmiany w skali podatkowej. Następną zmianą jest to, że płacimy 12% podatku do kwoty 120 tysięcy. Z jednej strony ta stawka została obniżona, z drugiej odebrano podatnikom prawo do odliczenia składki zdrowotnej i to należy też zauważyć. Ale też został zwiększony próg, od którego podatnicy płacą 32% z 85 528 do 120 tysięcy. Wszystkie informacje dotyczące podatków znajdziemy na stronie podatki.gov.pl. Z Urzędem Skarbowym będziemy mogli się rozliczać od 15 lutego do końca kwietnia.